przegrywamy 1-0. Jak to się dzieje, że jesteśmy momentami lepszą drużyną, a ponownie przegrywamy? Znaczy mi się wydaje, że to jest problem leży gdzie indziej, bo 11 przeciwko 14. Ciężko się gra. No. Kolejny mecz sędziowie prawidłowej bramki nam nie uznają. W decydujących momentach jakieś dziwne decyzje podejmują, także no, ciężko się gra przeciwko 14. No nie wiem, czy... Wydaje mi się, że pewne lata w piłce nożnej już dawno minęły, ale patrząc na naszą całą rundę i tyle pomyłek sędziowskich, które są na naszą niekorzyść, tak, to wydaje mi się, że nie wiem, no nie chciałbym nikogo posądzać, ale kurde, no chyba ten jest niemożliwe, no. Ja rozumiem, raz się można pomylić, tak, ale co mecz dostajemy taki błąd, który nas kosztuje 3 punkty, czy nawet 1 punkt, obojętnie, no. To jest niemożliwe. W tym roku Bytowia nie potrafi wygrać. Myślisz, że właśnie to przez te pomyłki sędziów przede wszystkim? No na pewno jest frustracja, jeżeli, jak widać, przeważamy pierwszą połowę, drugą połowę przeważamy, tak, stwarzamy sobie sytuację, strzelamy prawidłową bramkę i gdzieś zamiast na 1-1 i za ciosem strzelić drugą bramkę, to sędzia gdzieś nam podcina skrzydła. Narasta frustracja w nas, że po raz kolejny jest no, nieuznany prawidłowy gol. No to coś nieprawdopodobnego to jest. Paradoksalnie zagraliśmy jednak dobre spotkanie na tle wicelidera. Znaczy ta liga jest taka, że tu nie ma według mnie faworytów, ani faworytów, ani tak naprawdę to, że ktoś, nie wiem, przegrywa, jakbyśmy nasze punkty zliczyli wszystkie, gdzie nam sędziowie zabrali te punkty, bo to trzeba nam prawdę powiedzieć, tak, okradli nas z punktów, no to dzisiaj byśmy się nie martwili o to, na którym miejscu jesteśmy.